Dzisiaj w księdze Izajasza jest pokazany obraz takiego weselnika, człowieka, który idzie na wesele. Jest opisany jego ubiór, ale to nie jest taki zwykły, ponieważ czytamy, że ma, jest okryty płaszczem, szatą zbawienia, i na to wszystko jest nałożony płaszcz sprawiedliwości i to go raduje on jest źródło radości jest w tym że zarówno zbawienie jak i sprawiedliwość Boża idealnie pasują do niego i taki człowiek chodzi odziany w Boże zbawienie i w Bożą sprawiedliwość i dlatego idzie na wesele myślę że kiedy czytamy w Księdze Apokalipsy, że ci zbawieni są odziani w białe szaty, stoją przed tronem baranka, mogą być odziani właśnie w szaty zbawienia i płaszcz sprawiedliwości, bo to wszystko do, do nich idealnie pasuje, i każdy z nich nosi na sobie to doświadczenie tego, że został zbawiony i że doświadczył Bożej sprawiedliwości sprawiedliwości, która oczyszcza, sprawiedliwości, która. Yy, Pomaga się nawrócić, która nakierowuje nas na, na Pana Boga, ponieważ wszystko, co Pan Bóg dokonuje ze swojej sprawiedliwości, yy, ma na celu nasze zbawienie nasze nawrócenie. Dlatego, kiedy modlimy się o, o życie wieczne dla swoich bliskich, czy kiedy sami też modlimy się o życie wieczne dla siebie, kiedy jakoś zastanawiamy się nad tymi rzeczami ostatecznymi, yy, to tak proponuje. Myśleć o sobie jako o kimś, kto będzie przymierzał tą, tą szatę zbawienia i płaszcz sprawiedliwości. Już tu na ziemi możemy tak przymierzać, żeby się w tym dobrze, dobrze czuć, bo ostatecznie nasze wejście na, na ucztę weselną będzie polegało na tym, że ja ubiorę się w te szaty zbawienia i płaszcz sprawiedliwości. Ojciec Grzegorz, kiedy mówił o tym rozważaniu z pierwszego czytania, Dzięki temu przyszła mi na myśl legenda, która mówi o, o naszym życiu dominikańskim już po śmierci. Święty Dominik miał sen o tym, że przyszedł do nieba i nagle zobaczył, że są tam Franciszkanie, Jezuici, Benedyktyni. No ale z płaczem pyta się świętego Piotra ale gdzie są Dominikanie, gdzie są moi bracia? Tymczasem, właśnie święty Piotr miał powiedzieć, oni są tam bezpieczni, ukryci pod szatą Maryi, pod jej płaszczem. I to jest właśnie piękny symbol, z tego co wiem, nie tylko nasz zakon ma właśnie taką legendę, ale ukazującą, że nasze najbezpieczniejsze miejsce, naszą szatą, która może nas okrywać i wprowadzać bezpiecznie do nieba, jest właśnie szata i płaszcz Maryi. I dzisiaj, kiedy wspominamy jej niepokalane serce, Możemy zobaczyć w Ewangelii, że ona troszczyła się o swojego syna, ona właśnie zabiegała, ona go szukała wtedy, kiedy on się zagubił. I tak samo jest tą, która się troszczy o nas, o, o nasze życie. Jest tą, która w najmniejszym y, sytuacji naszego życia, w najdrobniejszym szczególe jest tą, która potrafi do nas przyjść z pomocą. Jest tą, która zawsze nas okrywa swoją opieką i płaszczem swojej opieki. I możemy być spokojni, jeśli uciekamy się do niej, i uznajemy ją jako swoją matkę, bo wiemy, że ona przyjdzie nam z pomocą.